Hejka kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta, a to jest kanał Misji Marta Vlog. Dzisiaj w kolejnym filmie chciałabym wam przedstawić puste pudełko, czyli kolejne puste pudełko z serii z zużytymi produktami. Więc mam bardzo, bardzo, bardzo dużo tych produktów. Jak widzicie, jest tutaj cała torba tego, ale wybrałam dla was takie, które powinny was zainteresować i które warto spróbować. Sama korzystałam z wielu produktów, ale tylko kilka z nich przekonały mnie do siebie, żeby kupić je ponownie. Więc może pokażę wam kilka z nich. Zacznijmy od produktu, o którym już wam mówiłam. Miałam go w miniaturowej wersji chyba dwa, trzy razy. Bardzo fajny produkt do włosów. Jest to produkt 3 w jednym, jest to We Are Paradox, już wam tutaj pokazuję, i jest to produkt regenerujący zniszczone włosy. Jest to produkt 3 w jednym, można go używać jako odżywkę, można go używać jako maskę, ale również można go używać jako produkt do stylizacji włosów, czyli po myciu. Ja już zużyłam taką butelkę, jest ona pusta i teraz w domu mam taką butelkę, ponieważ Jacek mi kupił większą. Nie jest to tani produkt, ale uważam, że jest to jeden z nielicznych produktów, które mi się sprawdza do włosów. Tak jak wam mówiłam z serii Only Bio, też mam dla was kilka produktów do pokazania, ale ten produkt skradł moje serce. Używam go na zmianę, jeśli chodzi o odżywki, maski, i stosuję go właśnie jako taka odżywka, maska. Nie stosuję go do stylizacji, ponieważ moje włosy często się przetłuszczają i myślę, że mógłby wyglądać ciężko na tych włosach. Ale jako odżywka sprawdza się rewelacyjnie, tak samo jak Only Bio, dlatego stosuję ich na zamiennie, ponieważ nie jest to tani produkt, troszkę trzeba na niego wydać i troszkę trzeba na niego czekać, bo niestety nie mogę go dostać w Polsce, zamawiam go z zagranicy, ale jest warty uwagi. Jeśli szukacie jakiegoś dobrego produktu do włosów, to serdecznie wam polecam i może wam też się on sprawdzi. A jeśli go używaliście, to oczywiście zostawcie komentarz, dajcie znać, co myślicie o tym produkcie, ja chętnie sobie poczytam wasze opinie. I to jest jeden z tych produktów, które chciałam przedstawić. Jest tu jeszcze kilka innych produktów, ale jeśli już jesteśmy przy włosach, to może wam pokażę. Tutaj nie mam tylko jednej takiej, tylko mam pełną, ponieważ miałam dwa kalendarze z Only Bio i mam tutaj same puste opakowania. Same puste opakowania, niektóre sprawdziły się bardziej, niektóre mniej. Myślę, że moim faworytem jest maska od Only Bio i moim faworytem jest proteinowa odżywka. Myślę, że te są najlepsze. Nie wiem, czy oglądacie TikToka. Ja oglądam TikToka dosyć często i widziałam kilka filmików, w których ludzie pokazują, co znajduje się pod etykietką, więc stwierdziłam, że to będzie dobre, żeby zdjąć naszą etykietkę z opakowania na filmie i przekonać się, czy rzeczywiście ludzie na TikToku mają rację. Jest tam inny opakowanie po innym produkcie. Ja już widzę, wy jeszcze nie, ale coś tam jest. Teraz się dowiemy po czym. I jest to opakowanie po... Fisia aż podskoczyła, bo tutaj leży. Jest to opakowanie po antybakteryjnym żelu. Tak, myjący żel do rąk o właściwościach antybakteryjnych. Tutaj mam to zerwane, więc już wiecie, co jest pod spodem. Ja też byłam ciekawa, czy to jest prawda. I jest to prawda, to jest inne opakowanie. Ja myślę, że spokojnie tworzyli nowych plastików, używali stare plastiki i fajnie, że to zostało tak zrecyklingowane. Bardzo mi się to podoba. A jeśli chodzi o te maski, to ja zawsze je uwielbiałam i uwielbiam. Odżywki, maski, szampony, wszystko po prostu od nich jest dla mnie fantastyczne, więc
Jeśli Wy używaliście, to dajcie znać, co Wy o nich myślicie. Znajduje się jeszcze tu kilka produktów. Tutaj akurat produktu nie mam, ale mam tutaj opakowanie po kuli z Lasha. Jeśli jesteście zainteresowani, jak wyglądają kule, odsyłam Was do mojego TikToka. Tam są filmy z kulami z Lasha i nie tylko, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Tam dowiecie się więcej na temat tych kul. Miałam chwilowe trzęsienie ziemi, bo figa schodziła z łóżka, więc... O, tam było widać ogon, bo sobie poszła. Kolejnym produktem, który Wam pokażę, może będzie to moje zużyte opakowanie po Eveline Rich Coconut. I była to woda do demakijażu, tonizująca od Eveline i mi się bardzo dobrze sprawdziła. Żałuję, że już mi się skończyła, bo była dosyć fajna. Figa, przestań chodzić. Już skończyłaś? Mogę nagrywać dalej? A może do siebie byś poszła, do końca tam. Idź sprawdź, czy cię w końcu nie ma. A więc jeśli chodzi o tą wodę, płyn micelarny plus tonik, dwa w jednym. Bardzo super, dobrze mi się sprawdziła. W kolejnych filmach dowiecie się, która woda mi się totalnie nie sprawdziła, ale jeśli chodzi o... Ja nie mogę mówić, idź stąd, idź, idź figa. Nie mogę nagrywać. A jeśli chcecie wiedzieć, która woda mi się totalnie nie sprawdziła, to śledźcie puste pudełka, na pewno o takiej opowiem. Przejdźmy do kolejnego produktu. Kolejnym produktem, który zużyłam, jest kolejna butelka The Ordinary, tego takiego strasznego kwasu czerwonego, krwistego, kwas AHA, BHA, peeling. Mój ulubiony kwas, jeśli mam problemy skórne, to bardzo lubię z niego korzystać i szybko naprawdę działa. Nie jest to drogi produkt, kosztuje około 40-50 zł. Nie wiem, czy on z powrotem pojawił się w internecie, bo był problem z dostaniem akurat tego produktu. W domu też mam inny produkt tej marki, ale nie jestem z niego dosyć zachwycona. Jednak to jest mój must have i na pewno sobie niebawem zamówię kolejną buteleczkę. Kolejną rzeczą, o której Wam opowiem, są to dwa produkty, które kupiłam. Estée Lauder, tutaj mieliśmy Night Repair i już prawie zużyłam całą butelkę, ale to nie jest moja pierwsza butelka, bo oczywiście takich małych buteleczek miałam chyba z 30 i zawsze, gdy mam problemy na twarzy, wyskakują mi pryszcze, wypryski, jakieś tam trądziki i tak dalej, to zawsze stosując ten produkt, moja cera jakby lepiej dochodzi do siebie i zrobiłam takie combo, ten produkt. Pani mi poleciła w Dagrasie, razem z produktem z Clinic, to jest chyba z serii Smart i to też jest taki kremik. Pani powiedziała, że mogę go używać dzień i noc, więc jej zaufałam i używałam i jakoś ta moja buźka, tak jak widać, tutaj mam małe blizny, ale ona dochodzi do siebie, więc myślę, że to jest dobre kombo, chociaż to nie było wcale tanie, bo ten produkt jest bardzo drogi. Akurat nie ten konkretnie, bo to jest 20 ml, więc on kosztował chyba mnie ze 190 zł. Ale jeśli chcecie pełną wersję, no to to trochę kosztuje. I te combo u mnie się sprawdziło. Nie wiem, czy korzystaliście, dajcie znać, czy korzystaliście, czy macie zamiar skorzystać. Bo mi to się sprawdziło. Takie combo, to na noc i to na noc i to samo na dzień. Kremik szybciej mi zszedł, muszę kupić znowu, ale... No to są jednak koszty trochę większe i trochę mam ból dupy. Ale cóż, coś za coś. Więc ja Wam polecam takie kombo. Sprawdźcie, może Wam też się sprawdzi. Nie zostało mi tu dużo rzeczy, bo przygotowałam nie tak dużo rzeczy, ile przywiozłam ze sobą. Ale nie chcę Wam o wszystkim mówić, bo tego by było za dużo. Wybrałam takie rzeczy, które naprawdę... kupiłam i kupię jeszcze raz i jeszcze raz, które mi się sprawdziły i jestem z nich zadowolona. Tutaj chciałam wspomnieć, że zużyłam wszystkie perfumiki z kalendarza adwentowego i serdecznie nie polecam tego perfumiku, bo mi on śmierdzi. Jestem ciekawa, czy mieliście i co myślicie? Czy on nie jest duszący? To taki przerywnik sobie wziąłam.
Tutaj mam kolejny krem. Ciężko mi jest znaleźć krem do cery tłustej, więc używam akurat tego z tej marki. I już prawie zużyłam drugie takie opakowanie. Teraz mam przerwę, bo przerzuciłam się na tego z klinika. Więc zobaczymy, czy będzie lepiej on działał w momencie, gdy przerwałam go używać. Trochę poużywam czegoś innego i zobaczymy, czy będzie z powrotem działał. Ponieważ przy dłuższym użytkowaniu tego kremu zauważyłam, że jakby staje się taki konstans i nic się nie dzieje. Jakby w pewnym momencie się zatrzymuje i dalej ta cera wygląda na tłustą i jest taka, tu jest matująco detoksykujący powinien być. No ale ja tego matu nie widziałam, ona dalej po tym kremie wyglądała tłusto. Na początku rzeczywiście widziałam tą różnicę, potem przy ciągłym używaniu już tego nie widziałam, więc sprawdzę jeszcze, czy to działa. I jeśli Wy macie jakiś krem do cery tłustej, który polecacie, taki krem na dzień, który można spokojnie nałożyć po pielęgnacji, pod makijaż, który jest do cery tłustej, to napiszcie mi w komentarzu, jaki, bo ja poszukuję dobrego, jakoś się nie mogę na razie niczego ciekawego znaleźć, a może Wy coś mi polecicie fajnego, chętnie coś sprawdzę od Was. Dajcie znać. Zostało mi tylko 3 produkty, które chciałabym jeszcze w dzisiejszym pustym pudełku Wam pokazać. Jest to jeden produkt, który był w kalendarzu adwentowym. Jest to maska na noc, truskawkowa. I bardzo fajnie ona nawilża i wygładza buzię. Nie spodziewałam się, że ta maska będzie tak działać. Poczekajcie chwilę, bo przecież Punia musi wyjść na balkon akurat wtedy, kiedy ja nagrywam. O! A więc nie spodziewałam się, że ta maska będzie tak dobra, jak słyszycie szczekanie, to Punia na balkonie, ale już na to nic nie poradzę. Naprawdę, warto sprawdzić czasami takie rzeczy, których nie znamy, przetestować, a nuż coś nam się sprawdzi. Ja używam ją raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie na noc, ponieważ myślę, że nie ma potrzeby częściej używać, ponieważ ona tak mocno nawilża naszą buzię i wygładza, że niepotrzebne jest częstsze stosowanie takiej maski. Więc jak chcecie, to sobie zastopujcie, sprawdźcie i kupcie. Zostały mi 2 produkty. Jednym z nich jest puste opakowanie po żelkach z witaminami, które były w kalendarzu Flaconi. Oczywiście opędzlowałam całe opakowanie, 2 razy dziennie używałam. I zauważyłam, że moje włosy zrobiły się takie lśniące. Oczywiście teraz tutaj tego nie widać, bo mam Kongo Bongo na głowie. Byłam niedawno u fryzjera, jeszcze mi trochę zostały fale. Ale zrobiły się lśniące i moje paznokcie bardziej twarde. Więc coś w tym jest, coś te witaminki dają. I przy okazji są to żelki o takich dosyć fajnych smakach. Więc jeśli nie lubicie zwykłych tabletek, to może takie żelki Wam się spodobają. A więc to ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest opakowanie po płatkach do oczu od Wishful. I kupiłam je za 2 zł czy 3 zł na ASOS, bo była promotion. I powiem Wam, że standardowej ceny bym nie płaciła za to, bo nie warto. Tak samo płatki za 2 zł z Rossmana robią to samo co te, więc dla mnie I więc to wszystko, co na dzisiaj mam dla Was. Nie jest za długi ten film, ale mam nadzieję, że przydadzą Wam się te informacje, które Wam przekazałam, a może skorzystacie z produktów, może coś Wy mi polecicie. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram, tam często coś się pojawia. I oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i oczywiście subskrypcji, żeby było nas coraz więcej. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!